Cześć! Witam Was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie! Z tej strony Michał, a.k. POMIDOROWY.pl i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z nowości odnośnie Crash Rack Nitrofield. Racing Nitro -Fueled". Dzisiaj na tapetę sobie yy, będziemy brali prawdopodobnie 6 albo 7 tematów, coś takiego. Mam sobie tutaj przygotowane wszystko w notatniku po kolei od początku do końca, ponieważ, wiecie, trochę tematów nie obawiałem tylko z jednego względu. Otóż tak jak wspominałem na samym początku, ja wolę sobie te materiały troszeczkę gromadzić, żeby potem po prostu móc zrobić taki troszeczkę dłuższy film, żeby wszystkie tak naprawdę te nowości, które pojawiają się, byście po prostu mogli te nowości, wiecie, zobaczyć w jednym filmiku, a nie że będę robił... Wiecie, pierdyliard filmików, 5 albo 10 minutowych, a może nawet 2 minutowych o jednej z ten nowości. Tak więc przygotujmy się na to, że zanim ja wypuszczę materiał, muszę po prostu zebrać materiał. Wiem, to dziwnie brzmi. Zanim wypuszczę materiał o CTR-ze, muszę po prostu zebrać materiał z tych całych nowości. Ale dobra, bez zbędnego przedłużania, jedziemy z koksem, proszę Państwa. Jako pierwsze bierzemy sobie fake Crasha A więc odpalamy sobie fake Crasha. Wow, to Fake Crash widzę, że został wciśnięty w poziom jungle boogie, tam poziom gdzie Krank, czyli pierwszy boss z Nitrofielda jechał, bo to jest generalnie jego trasa, no nie? Rozpoznałem po muzyce i ogólnie po otoczeniu. Panie w ogóle się prezentuje Fake Crash. Pamiętam, że na Twitterze Pixel mi wysyłał, że na początku to był tylko taki, wiecie, GIF z nim, albo jakiś taki lekki, 4-sekundowy urywek, jak zresztą z większością rzeczy w tym CTR-ze, no nie? Ale koniec końców widzę, że postanowili wsadzić go do tego poziomu. No i. No i co jest w sobie śmieszne, że z 4 urywku. Ogarnęli go właściwie tam, nie? W sensie wcisnęli go do Jungle Boogie, ale w swoją drogą fajnie, cieszę się. Nie ma co tutaj, że tak powiem, do czego się przyczepić. Drugi natomiast film to będzie Crash Team Racing Nitro Fueled Electron Avenue Skins, bo to jest coś, o czym ja nie wspomniałem wtedy, a wiem, że to potem zostało zaktualizowane i doszło, tak więc lecimy z koksem. Powiem wam szczerze? O, kurde! Ej, ja osobiście se zaklepuję te tego z Electro Avenue, serio! Jak ja będę leciał w Team Racing za miesiąc, bo to już kurde za miesiąc będzie, bo za miesiąc czerwiec i będzie Nitrofield! To kurde, ja se zaklepuję te Electro Avenue skis, bo one są naprawdę zajebiste, serio mówię! Bez kappy, nie? One są po prostu zajebiste. Ja pierniczę. Koniecznie trzeba zagrać z skinami Elektra Venue. Koniecznie, bo one się prezentują w bardzo fajny sposób. Naprawdę. To jest coś epickiego. Kurde, Activision i Binox, wy naprawdę musicie czymś dowalić. Wy, wy nie możecie spowodować, że coś mi się nie spodoba. Naprawdę. Autentycznie. No dobra, lecimy sobie dalej. Tym razem lecimy sobie ze skinami z Cruncha, Zema, Oxida i Zama. Czyli wiecie, Zem i Zam to są te postacie z Nitro Karta. W zasadzie Crunch też, ale Crunch pojawił się w Derafo w Cortex, więc powiedzmy, że od Derafo w Cortex Crunch stał się taką ważną ikoną serii. No bo stał się, nie, nie ukrywajmy tego. No, tutaj muzyka Oxida, mamy Cruncha, Zema i Zama. Crash Star Skin, wow. Fajnie, fajnie, ładnie to wygląda, to są te gwiazdy. Ło kurde, Crunch Robot! Łohoho! Wow. O, alej ty, badasowy ten Oxide, serio. Ja pierniczę... Ej, to się bardzo w fajny sposób prezentuje. Tu już wielki plusik i szacun. Ja pierniczę. Ale wy mnie zaskakujecie Binox Activision. Ale wy mnie po prostu zaskakujecie. Naprawdę. Dobra, czwarty, czwarty temat, jaki mamy tutaj poruszyć, a raczej czwarty materiał jest to Crash Cove, a.k. Inferno Island. Właściwie to bym powiedział bardziej, że to jest Inferno Island, bo... Ten poziom przez księżyc z crunchem tam w tle w niebie to jest Inferno Island, bo pamiętam, że Inferno Island właśnie coś takiego się pojawiało. Zresztą sami sobie zobaczmy i sami sobie tutaj spekulujmy, co, co to jest za poziom. Czy to jest Kraszków czy Inferno Island? Oczywiście w komentarzach dajcie znać, jak, co Wy o tym sądzicie. Tutaj tylko takie dźwięki są. Nie, mi się wydaje, że to jest Inferno Island. Jak wam się wydaje? Powiedzcie szczerze. Mi się wydaje, że to jest Inferno Island. To jest jakby co z tego? Twittera e, wzięte. Nie, no bo wiadomo, że czegoś takiego na YouTube się raczej nie pojawiło. A przynajmniej ja nie widziałem, żeby się pojawił Inferno Island nocą. Hej, 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 słuchajcie, mam do was szybkie info. W zasadzie to dwa punkty. Po pierwsze i najważniejsze, to nie był Crunch tylko Velo na Księżycu, co mogliście zresztą zauważyć. Tak więc w roli ścisłości tam był Velo, a nie Crunch jak ja to powiedziałem. Nie wiem skąd mi się Crunch yy, uwziął, że ja o tym wspomniałem. A druga i najważniejsza rzecz, to jest coś co muszę tutaj podkreślić. Jakiś czas temu z Pikselem gadałem na temat właśnie Inferno Island i tych zmian pogodowych. W sensie, że wiecie, yy, pory dnia, że jest raz dzień, raz noc i tak dalej. Mam małą taką mini teorię, że być może będzie coś takiego, że będą zmiany por dnia. W sensie chodzi o to, że raz, jak zrobimy trophy challenge, będzie dzień, potem nie wiem, ewentualnie będzie południe w CTR, a w reliktach będzie noc, albo po prostu to będzie jakoś czasowo działało, że będą po prostu różne, że tak powiem por dnia. Napiszcie o tym, co o tym sądzicie, bo mi się wydaje, że to jest dosyć trafna teoria, a ja wracam do dalszego ogarniania i komentowania. Powiem szczerze, jeżeli chodzi o Inferno Island, no to mówię, tak jak przed chwilą wspomniałem, to nagranie, które widzicie teraz pochodzi z Twittera. Mam nadzieję, że link znajdę to od razu wszystko. W zasadzie wszystko podlinkuję wam w opisie i w komentarzach. Ale mówię, tego akurat nie było na YouTube. No bo nie widziałem przebieg, żeby to było udostępnione na YouTube z jakąś nie wiem, muzyką albo z czymś, bo tylko z tymi dźwiękami to pochodzi z Twittera. Teraz przed Państwem pojawia się okładka z Nitro Fulda Oxide Edition. I jak dla mnie prezentuje się ona w bardzo fajny sposób. Nie ma co tutaj, że tak powiem, do ukrycia. Ja uważam, że w fajny sposób się prezentuje ta okładka na PS4, Xbox One oraz Switcha. A Wy co o tym sądzicie? Oczywiście odpowiedzi w komentarzach. Co Wy o tym sądzicie? Możecie nawet daną sekundę filmiku tego co widzicie teraz na ekranach i wtedy wiecie podlinkować i powiedzieć, co o tym sądzicie, zresztą jak i o poprzednich rzeczach. No dobra, kolejnym tematem, jaki sobie omówimy, to jest Out of Time. No i mamy tutaj ten zegar, który się prezentuje w Out of Time. Znaczy, powiem szczerze, on się bardzo w fajny sposób prezentuje i te dźwięki w tle też się w fajny sposób prezentują, bo muzyki żadnej nie ma, ani żadnych dialogów. Jedyne, do czego ja się, powiem wam szczerze, przyczepię, to to, że jak dla mnie pierwszą wadą Uwaga, to jest pierwsza wada z mojej strony i wiem, że pewnie powiecie sobie, że o, to jest jakaś taka bezsensu wada, ale muszę to powiedzieć. W oryginalnym nitro karcie mogliśmy jechać po tym zegarze, bo na tym poziom polegał, a tutaj on się stał trochę taką dekoracją. Dla mnie to jest osobiście... Wiem, to jest szczegół, to jest taka pierdoła, do której nie powinno się przyczepić, ale jak dla mnie osobiście uważam, że jednak jest to trochę powód do przyczepienia się, bo jednak... No... Mogli to już dać, że jedziemy też po tym zegarze, bo dla mnie to jest osobiście bez sensu, że on się stał taką trochę. E, tak jakby takim trochę dodatkiem. Dla mnie osobiście to jest bez sensu. Wy możecie wyrazić swoje zdanie w komentarzach. Tyle ode mnie. No i cóż, nadszedł czas na gwóźdź programu, czyli Nitrofield Customization Trailer, czyli to co wyszło wczoraj. Mamy tutaj cra Fake Crasha właściwie. Jedzie sobie pod Wimio Canyon. O kurde, tu są wozy z tego. Tak, Team Racing. I skiny. Ja pierniczę. No tutaj widziałem tego giriego śmiecia. Belo. O kurde. Co to w ogóle była zapada? Beast widzę. Ja no nie wierzę w to, nie! O nie! Ja pierniczę! Matko boska, nie, o nie, najgorzej. Wiecie co, bo ja myślałem, że ja sobie będę mógł trochę tego tak Team Racingominąć, bo powiem szczerze, jakoś ten... Przez chwilę miałem taki kryzys, że nie chciało mi się tej gry robić na 100%, ale stwierdziłem w sumie, że no jak skoro się już czegoś podejmuje, to warto to skończyć, prawda? Prawda. No i powiem szczerze, nie sądziłem, że Nitrofield będzie miał jakieś nawiązania do tak Team Racing, chociażby przez te kurde skiny, bo ja to poznałem po skinie Ninja Cortexa, nie? Ale crunch powiem szczerze, że zarobiście wygląda w tej swojej wersji robotycznej czy tam opancerzonej. I w ogóle bardzo mi się podoba to, że możemy sobie te felgi zmieniać i jakby kształt pojazdu i jakieś takie, wiecie, wizualizacje, że na przykład Cortex ma tam swoją główkę na przodzie, go Gokardu czy tam różne rzeczy. Naprawdę te skiny, które są tu przedstawione, moim zdaniem są bardzo dobre. I powiem szczerze, że wolę zakończyć to takim zdaniem, niż żeby wiecie, zabierać was czas, a wiem, że wy też... Czasu raczej takiego zbytnio nie macie, żeby oglądać y, jakieś godzinne filmy czy coś. Więc dlatego tutaj, w tym wypadku, w, w przypadku tego materiału, wolę tak naprawdę wszystko powiedzieć, że tutaj jest bardzo dobre. W sensie, jeżeli chodzi o te skiny. No bo gdybym miał po kolei mówić, że, a bo skin. Yy, tam Reaperu, czy tam kogoś jest fajny, no i patrzcie, teraz Oxo teraz ten Wiecie, no myśmy tutaj w nieskończoności, siedzieli, gdyby tak po kolei każdego obawiał jaki jest skin Dlatego uważam, że skiny, które są tutaj przedstawione Wizualizacje pod felgi, pod tak jakby kolor, że możemy sobie customizować nasz gokart Jest naprawdę bardzo fajne i ja tutaj szczerze gratuluję dla Binoxa i Activision Ponieważ odwalili kawał dobrej roboty, naprawdę chylę do was z czoła Dosłownie odwaliście taki kawał dobrej roboty, że ja z chęcią chcę w tym momencie odpalić sobie tego nitrofiuda, ale niestety nie mogę. To by było na tyle z dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem, chociaż wydaje mi się, że wszystko na bieżąco Wam tutaj przedstawiłem. Nadrobiłem te rzeczy, które pojawiły się jeszcze w kwietniu, tak więc chyba jestem na czysto. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że materiał się podobał. Jeżeli tak, zostaw subskrypcję, jeżeli jesteś nowy. Za w górę, jeżeli się spodobało. Napisz komentarz co sądzisz o materiale i co sądzisz o Crash Team Racing Nitro Fueled. I jeżeli masz znajomych, co interesują się takim contentem. Udostępnij im ten filmik. Może jakoś ten filmik się rozrośnie i razem zbudujemy ten kanał, że tak powiem. No raczej podbudujemy ten kanał. Bo będzie fajnie, moim zdaniem. A jeżeli tobie drogi widzy się spodobało. To zostaw łapkę w górę. No i tak jak przed chwilą powiedziałem komentarz. I widzimy się w kolejnych materiałach. I uwaga! Za jakiś czas, prawdopodobnie za tydzień lub dwa, ruszy taki let's play przed drogą do Nitro Fielda i będzie to let's play z Clash of Team Racing japońskiego z tak jakby wersji Good. W sensie o co chodzi, to to, że ci co oglądali może let's play na Krause i Imatsu z tego jak ja przechodziłem engine'em, czyli złymi postaciami, to tutaj będę grał dobrymi postaciami, bo tak zresztą powiedziałem w let's playu na Crowzaj Matsu. Oczywiście linki również w opisie zostawiam i w komentarzu do let's playa z Crowzaj taka wiecie, hamska reklama, ale tam, tam był mój let's play, więc cóż. Dzięki za uwagę, ja się odmeldowywuję, widzimy się w kolejnych materiałach i nie tylko trzymajcie się, cześć i pa pa!